Także moi drodzy, ostatni odcinek ze Score Hero to jakieś 3000 łapek w górę. Bardzo wam dziękuję za tą aktywność i przypominam, że co 3000 łapek w górę pojawia się kolejny materiał ze Score Hero. Jak wiecie, w dalszym ciągu jest dodatek do Euro 2016, jeszcze przez 10 dni będzie trwał. Także mam nadzieję, że jeszcze co najmniej jeden materiał właśnie z dodatku Euro to się pojawi. Jesteśmy obecnie na poziomie 6. Jest to naprawdę bardzo, bardzo trudny dodatek z tego względu, że no gra się go po prostu bardzo ciężko. Grałem przeciwko San Marino i z tego co pamiętam trzeba tu strzelić chyba jakieś 4 albo 5 bramek. Także co? Zaczynamy! Dobra, już sobie przypominam. Na początku musimy wybić tą piłkę, tak żeby ona w ogóle gdziekolwiek doszła, więc zagrywamy ją do mojego zawodnika. Dajmy ją na bok teraz. Okej, super. Teraz na krótko do niego. Świetnie. Na bok. I znowu, kurde. Właśnie to jest ciężkie w tym wszystkim, że te akcje trzeba tak dziwnie rozgrywać. Zagram tu do niego. Okej, ty do tego. I teraz na bok. Zobaczcie, jak tu ciężko trzeba w ogóle rozgrywać tę akcję. Dobra, jest piłka przy moim zawodniku. O, i to musi być bramka. Pyk, podanie. I teraz uderzenie na bramkę. Uderzenie i broni to jakim cudem. Super, brawo, świetna kontra. I teraz na Sueti. Pyk. Oh my god. Dobra, coś czuję, że znowu przez cały odcinek będę przechodził ten jeden poziom. Jeszcze raz na bok. Do niego, świetnie. Do środka. Do boku, teraz może lewym skrzydłem spróbujmy. I może lewym pójdzie troszkę lepiej. O, i to już musi być brameczka. Pyk, zagranie. No i po cholerę ty to cofasz, człowieku. No weź mi to wyjaśnij. Po cholerę cofasz. Że on na spalonym jest. Jak zagram do niego, to 100% że on będzie na spalonym. Jestem bardziej niż pewien, że on jest na spalonym. Patrzcie. O, nie był na spalonym. I teraz on, czy jest na spalonym? On już chyba jest. Także kurde no. Spróbujmy. O, jednak nie jest na spalonym, także uderzenie. Nie! Jak ja to spudłowałem? Fuck, jeszcze raz do niego. I teraz to już musi wejść. Tak! W końcu 1-0. Mamy San Marino. Takie udręki, kurde. Masakra. Dopiero w 9 minucie udaje nam się wyjść na prowadzenie. Kolejna akcja. Do środka. Super. I teraz jak ja to mam do niego zagrać, żeby ta piłka gdziekolwiek doszła? Niech mi ktoś to wyjaśni. No patrzcie. On jest w takiej pozycji, że jakby to nie zagrał, to i tak ta piłka będzie, kurde, do obrońcy. Zagram to za plecy do niego. Może dojdzie. O, doszedł. Brawo. Pyk. Super, teraz do niego. Dojdzie? Doszedł? Mam do kogo cofnąć? No niby mam, ale czy on... Pyk. I pyk. Uderzenie 2-0. No teraz to udało mi się pięknie rozklepać tą akcję. No i numer 6. Z szóstką gra chyba Mączyński, tak mi się wydaje. Nie, Mączyński gra chyba coś z 20+. Także teraz nie jestem pewien. Dobra, zróbmy tak. Kryjowak dośrodkowuje. Nie kryjowak, tylko 14 to jest Wawrzyniak. Teraz zagranie na przedpole. Nie! Jest, na szczęście było za darmo. Jeszcze raz, pyk. Pięknie. I teraz po dłuższym słupku uderzymy, pyk. Uderzenie i tak jest 3-0 z San Marino. No oby ten poziom udało się ukończyć. No i w dalszym ciągu to nie jest koniec. Fuck. I teraz ten nieszczęsny wolny, na którym ostatnio się, kurde, skułem. Coś czuję, że to będzie lipa, ale ja spróbuję to zagrać inaczej. Nie nad murem, tylko zagram to do niego. Pyk. I teraz uderz to po dłuższym słupku. Pyk, uderzenie, tak! Jest! Udało nam się ukończyć ten poziom. Wynik 4-0. San Marino. 4 bramki, 2 asysty z moim zawodnikiem i freaky goal. Także ostatnio poszedłem na łatwiznę, bo nie chciałem strzelać nad murem, bo nie mam żyć. Ale wyszło i tak naprawdę bardzo spoko. Także przechodzimy do kolejnego poziomu. Spójrzmy, co nas czeka w poziomie 7. I to jest po raz kolejny trening. Ajajaj, jak ja nie lubię tych treningów, bo one są bardzo ciężkie zazwyczaj. Także spójrzmy. Na początku mamy klepać chyba między sobą, tak? Tak, żeby nie stracić piłki. Pyk. Okej. Na razie w sumie wszystko easy. Okej, bardzo ładnie. Pyk, super. Nie, akurat ten trening mi się bardzo podoba. Ten jest bardzo, bardzo fajny. Bo nie wiem, o co tu chodzi dokładnie, czy... Aha, i teraz mam akcję zrobić, tak? Podrąkową. Czaję. I teraz zakręćmy ją w okno. Pyk, uderzenie i mamy bramkę.
I to jest bardzo fajny trening. Teraz pytanie, czy znowu będziemy musieli coś takiego zrobić? Pyk. Ładnie. Jeszcze raz. Do niego. Super. Jeszcze raz do niego. Przez środek. Brawo. Do środka. Do niego. Jeszcze raz do niego. Nie! Ja nie chcę do niego zagrać, bo on jest źle ustawiony. Może ten? I teraz do tego. Dobrze. No i patrzcie, no jak ja mam z takiej pozycji strzelić? Niech mi ktoś to proszę wyjaśni. Przecież to jest niemożliwe, żeby z tej pozycji uderzyć na bramkę. Spróbujmy, no ale wątpię. No i patrzcie, no to obroni, przecież to było bardziej niż pewne, za daleko bramki. I od nowa. Dobra, jeszcze raz ta sama sytuacja. Okienko, uderzenie i tak jest. Znowu udało nam się to wykończyć perfekcyjnie i znowu ten trening, który był wcześniej. Kurde, żeby teraz się udało zrobić. I nie wiem w ogóle ile tych treningów teraz będzie takich, że musimy rozgrywać piłkę między tutaj obrońcami. Coś czuję, że później będzie jeszcze jeden taki trening jak jest teraz. Bo wątpię, że się na tym skończy. Pewnie później będzie trzech obrońców, czterech i tak dalej. Fuck! W ogóle dodatek ten Euro Hero jest, no kurde, strasznie ciężki. To nie jest mój poziom, ewidentnie. Ja nie jestem takim naprawdę ogarem w tą grę. Gram nieźle, ale nie jestem najlepszy. Także ten trening, znaczy ten poziom ewidentnie jest ewidentnie za ciężki. Okej, jeszcze raz. Okienko. Jest! Weszło. Screamer. Bardzo ładny. I znowu ten sam trening. Pyk. Jeszcze raz. No teraz się musi udać. Pyk. Obok. Super. Do środka. Bardzo ładnie. I teraz druga strona. Pyk. Do boku. Ładnie. Jeszcze raz do boku. Pyk. Teraz tutaj. Jeszcze raz. I teraz pyk. Pięknie. Uderzenie i teraz piękny volley prosto w okienko musi wejść. Uderzenie, tak jest, strike. I mówiłem, że to nie będzie koniec. Mówiłem, że tu będzie trzech obrońców jeszcze. Ile ich jest? Tu dwóch i jeden z zewnątrz. No okej, spróbujmy, zobaczymy co teraz. Teraz troszkę szerzej jest niż było. Jest nas trzech, także ich jest dwóch, nas jest trzech. Zajebiście. Brawo. Pyk. I patrzcie, co ja w takiej sytuacji mam zrobić? Niech ktoś mi wyjaśni, proszę, jak to jest tak blisko. No i teraz to ja nawet nie mam jak podać, bo on już trzyma nogę, patrzcie. Tu już jest noga. To ja nie mam jak podać, chociaż udało się jakimś cudem. Okej. Okay. Teraz wysuńmy do niego tak, żeby on do tego doszedł. Pyk. Okej, okay, okienko, uderzenie i jest! Udało się ukończyć ten poziom wynikiem, znaczy wynikiem. Udało nam się po prostu ukończyć ten trening. Trzy bramki, dwie asysty moim zawodnikiem, top. Corner razy 3. To corner chyba udało się zrobić. Wydaje mi się, że zaliczyłem 3 okienka. Ale skoro nie, to nie. Przechodzimy do kolejnego poziomu i jest to poziom 7. Jeszcze jakaś reklama wskoczyła. Poziom 8. Przepraszam. Okej, okay, przed nami mecz towarzyski z Austrią. Także ewidentnie jesteśmy drużyną troszkę lepszą. Gra tam Dawid Alaba na lewej obronie. Chyba u nich gra nawet jako defensywny pomocnik. Także na razie jest w sumie git. Jakby to zagrać? Zagrajmy to tu. Bramkarz. Przecież to może łapać gościu, czemuś tego nie złapał, tylko utrudnia życie sobie i mi przy okazji. Pyk. Dobra, rozciągnięcie na prawe skrzydło. Do środka. Brawo, jeszcze raz do boku. Miodzio. Pyk. Do środka. Pyk, prostopadle, spalonego chyba nie było. Chociaż nie wiem. Na razie nie było spalonego i jest tu zawodnik, który doskakuje tej piłki. Także dośrodkuję mniej więcej gdzieś tu. No i przegrał pojedynek główkowy Robert Lewandowski. To chyba był on. To chyba był on, tak mi się wydaje. Okej, okay, teraz rozciągnijmy to na lewe skrzydło. Ma bardzo dużo miejsca i chyba zawodników jest troszkę więcej. Jest to Krychowiak. Ten jest na spalonym na 100%. Więc przerzucę to na mojego zawodnika, który jest na drugim skrzydle. Okej, okay, bardzo ładnie. I teraz jakby to zagrać? Do niego raczej chyba nie dorzucę. Chociaż spróbujmy, pyk. I teraz ładnie, uderzenie w okienko, pyk, i jest brameczka, easy, 1-1, w sumie oni chyba strzeli bramkę nawet, znaczy na pewno strzeli bramkę, a jej nie widziałem, będzie rzut karny dla nas w 87 minucie i to ja strzelam, żeby teraz tego nie spieprzyć, jakby to uderzyć, uderzmy to, tak, dokładnie o to mi chodziło, dwie bramki, jedna asysta off the crossbar,
Tego się akurat nie udało zaliczyć, ale mamy dwie gwiazdki, także naprawdę bardzo dobry występ naszych zawodników i przechodzimy do poziomu 9. Także forma ewidentnie dużo lepsza niż w poprzednim odcinku. Polska, Chorwacja i to już jest runda kwalifikacyjna do Euro 2016. Także Chorwacja bardzo ciężki przeciwnik i spójrzmy, jak będzie wyglądał początek tego spotkania w naszym wykonaniu. Czy może będziemy przegrywać, czy może wygrywamy. No niestety przegrywamy z Chorwacją w 62 minucie dopiero i teraz to my wchodzimy do gry dopiero. Także 11, czyli Grosik, dośrodkowanie, znaczy przerzucenie piłki na mojego zawodnika, pyk. I teraz nożyczki, piękne w okienko uderzenie i broni to bramkarz, no cóż za świr z niego. Pyk, ładnie. I teraz co ja mogę z tym zrobić? No, chyba jedynie mogę uderzyć, uderzenie i znowu bramkarz, no kurde, ciężko. Z tego co widzę, to chyba jedynie tutaj o remis może walczyć z tego względu, że jest to doliczony czas gry. Także będzie ciężko strzelić. Jest tu dwóch zawodników. Jak ja mam, kurde, jakkolwiek tutaj strzelić w tą bramkę? Spróbuję uderzyć tak wysoko nad nim. I znowu prosto w niego. Nie mam kompletnie pomysłu, jak mogę rozegrać tą akcję tak, żeby ta piłka jakoś doszła do nich. Chyba, że zagram do niego. Pyk. I teraz on zagra do niego. I on się nie uwolni. Fuck. Nie mam tu do kogo innego dograć? Nie mam tu nikogo innego? No nie. Musimy to zagrać do niego. Także, kurde, jest wszystko uzależniono od tego, że musimy dogrywać tę piłkę właśnie do niego. Dośrodkujemy to może i przegrywa. No patrzcie, jego obrońcy Chorwacji są tak dobrzy, że nie jestem w stanie w ogóle przejść ich. Nie jestem w stanie ani dośrodkować, ani nic. Teraz coś może. Nie, to już ze strzałem on idzie od razu, więc nie za bardzo. No i teraz ja pierdzielę. Okej. Okay. Uderzmy to. Nie broni to, no bramkarz, 3 minuty musimy czekać na to. Niestety musimy czekać 3 minuty na kolejne życia, z tego względu, że no nie udało mi się przejść tego poziomu. Jest bardzo trudny, obrona Chorwacji gra tak dobrze, że nie jestem w stanie ani wrzucić, ani dośrodkować, ani nic. Także, no kurde, nie mam pomysłów kompletnie, jak to rozegrać. Dobra, po raz kolejny poziom 9. Minęło kilka minut i po raz kolejny mam pomysł troszkę inny na rozegranie właśnie tej akcji. Zagrajmy to jeszcze raz do niego, bo to jest chyba jedyna opcja, jaka może wejść w grę. Później zagrajmy do tego zawodnika, który jest tutaj, bo w sumie jeszcze z nim nie rozgrywam żadnej akcji. Pyk, coś takiego, do niego, pyk, no i pięknie. I to jest brameczka, moi drodzy, 1-1 of the woodwork. Top right corner akurat się nie udało, ale mamy poziom zaliczony, poziom 9 właśnie wpada. No i co, remisujemy z Chorwacją w kwalifikacjach do Ligi Europy. Znaczy do Mistrzostw Europy, nie do Ligi Europy. Także poziom 10, idziemy. Jest to poziom ostatni, później jest sezon drugi i teraz gramy po raz kolejny z Austrią i są to playoffy. Także teraz wygrany awansuje dalej, przegrany odpada. Więc mam nadzieję, że to my będziemy drużyną, która ostatecznie wygra. Także na krótko, pyk, do niego. Przerzućmy to. No i fuck this shit. Okej, jeszcze raz, zagrajmy do niego na krótko. Pyk, super. Boczkiem, bardzo ładnie. I teraz czy jest do kogo dograć? No powiedzcie mi, że jest. No nie ma, no fuck. Nie mam tu do kogo dograć, ale spróbuję zakręcić tą piłkę w okno. Uderzenie. Poprzeczka ratuje, kurde, Austrię przed stratą bramki. No nie wierzę, nie? Naprawdę tyle szczęścia mieli w tej akcji, że to jest masakra. Jeszcze raz, pyk, tak samo, bo akcja wyszła naprawdę bardzo fajnie. Do boku, super. I teraz może teraz jest do kogoś dograć? No nie ma, chociaż w sumie ściągnę go tu. Pyk. Za słabo, fuck, i znowu nam zostało zaledwie jedno życie. Jeszcze raz, pyk, dośrodkowanie, uderzenie i broni tą bramkarz. Nie no, przewinę teraz, muszę to przewinąć, no bo nie chcę od nowa tego robić wszystkiego, znaczy od nowa, nie chcę czekać znowu na życie. Uderzymy to tutaj, jest, udało się, 1-0, wygrywam z Austrią. 23 minuta, aż trener podskoczył z wrażenia i no niestety, tym razem mamy remis. Rzut wolny, chyba trzeba będzie strzelić. Czemu to nie strzelam ja, tylko jakiś gościu? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Jak uderzę tutaj, to uderzę w swojego zawodnika, więc musiałbym to uderzyć troszkę inaczej. Więc spróbuję to uderzyć z fałsza w okienko. Zajebiście. Także moi drodzy, ja już niestety 10 minut nie będę czekać, aż się pojawi nowe życie, nowe 4 życia do rozegrania. Także pamiętajcie o tym, że jeśli chcielibyście więcej Score Hero na moim kanale, stawiajcie dużo kciuków w górę. A jeśli na przykład bijecie 3000 bardzo szybko, to na przykład jutro wrzucę kolejny materiał ze Score Hero, oczywiście jeśli będziecie tego chcieli. Także dajcie info w komentarzu, czy wam się podobało. Jeśli macie jakieś pomysły na przejście następnych poziomów, dajcie info w komentarzu, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i siema!